Cześć robaczki! Nowy dzień, nowe możliwości. Dzisiaj filmik pod tytułem Największy błąd każdej diety. No i właśnie, czy można wybrać tylko jeden? Okazało się, że nie. I ja już z tego jednego punktu zrobiłam dwa. Zacznę od tego, którego nie planowałam, a do którego trochę wy mnie zainspirowaliście. Ale zanim zaczniemy, to poproszę o łapkę w górę, tam na dole. I naciśnijcie przycisk subskrypcji, to bardzo wspiera mnie. Oraz obserwujcie mnie na Instagramie, bo regularnie wrzucam filmiki treningowe. Być może coś Was tam zainspiruje. Ale przechodząc do rzeczy, ten ważniejszy punkt, chociaż może nie jest ważniejszy, zostawię na koniec. A teraz powiem o czymś, co ostatnio zebrało trochę mojej uwagi. A mianowicie, nie potrafimy liczyć kalorii. Ja już pisałam na ten temat kiedyś post na Facebooku i wprawdzie my jako strefa przemian zalecamy tych kalorii nie liczyć, ale zauważyłam taką tendencję, że jak wrzucam jakiś filmik, który pokazuje mój dzień jedzenia, to dostaję komentarze w stylu bardzo mało tego jedzenia albo ale jakim cudem tam jest 2000 kalorii. Kalorie się dodają. Jeżeli już chcemy je liczyć, to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że masło, które kładziemy na patelnię, olej kokosowy, który kładziemy na patelnię, mleko, które dolewamy do kawy, ser, który dorzucamy do jajecznicy, to są wszystko rzeczy, które się dodają. One nie znikają. Tak samo jak bierzemy sobie catering 1500 kalorii, ale pomiędzy wypijamy sobie dwie duże kawy ze Starbucksa, one też nie znikają. To są wszystko kalorie. W związku z powyższym nie można oceniać tylko objętościowo, że ktoś ma mało jedzenia na talerzu, bo jeżeli to są posiłki tłuszczowe, jeżeli mamy, tak jak ja na przykład w ostatnim przypadku, w ostatnim posiłku wędzonego łososia, który był zrobiony z brokułami, które były polane dużą ilością masła, to trzeba sobie, tak jak powiedziałam, odpowiedzieć na pytanie, czy my rzeczywiście jesteśmy szczerzy w stosunku do samego siebie i liczymy skrupulatnie te kalorie, jeśli już je liczymy, tak jak mówię, u nas się ich nie liczy, czy po prostu sami siebie trochę oszukujemy i liczymy to, co jest dla nas wygodne. Uważam, że to jest bardzo duży błąd każdej diety, uważam, że to jest bardzo częsty błąd na dietach pudełkowych, że ludzie biorą cateringi, zamieniają sobie posiłek na swój posiłek i nagle z diety 1500 kalorii wychodzi 2500 kalorii. W związku z powyższym to byłby mój taki pierwszy punkt, który jest dość istotny, że bardziej się liczy to, co jemy, niż to, ile to ma kalorii i że no, nie oceniajmy książki po okładce, jak to się ładnie mówi. Natomiast punkt drugi, o którym ten film miał być początkowo, to największy błąd każdej diety. Największym błędem każdej diety jest, uwaga, łączenie tłuszczów z węglowodanami. Dlaczego? Przecież często pojawiają się przepisy w internecie typu chleb z awokado, pizza przecież jest uwielbiana przez wszystkich, hamburgery również. Dlaczego to są rzeczy, które tak mocno mają wpływ na tkankę tłuszczową naszego organizmu? Spróbuję to przedstawić w taki bardzo obrazowy sposób, bardzo uproszczony sposób, więc proszę nie łapać mnie tutaj za słówka. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że jeżeli jemy same węglowodany, to nie jest to takie złe, jeżeli jemy same tłuszcze, to również nie jest takie złe. Oczywiście można je jak najbardziej łączyć z białkiem, ale te dwa makroskładniki, przynajmniej w takiej proporcji 50 na 50, nie powinny być ze sobą łączone. Dlaczego? Dlatego, że węglowodany, czyli cukier, powodują wzrost insuliny we krwi, czyli tak tym samym, tak jakby otwierają drogę do tego, żeby ten tłuszcz się odkładał. Generalnie
Insulina odpowiada za transport cukru we krwi, więc jeżeli już otworzymy te drzwi, otworzymy je dla tych węglowodanów, ale połączymy je z tłuszczem, no to ten tłuszcz również tam się w cudzysłowie prześlizgnie. W związku z powyższym często mamy mylne założenie, że ten tłuszcz jest niedobry, ale tak na dobrą sprawę on jest tylko i wyłącznie niedobry wtedy, kiedy połączymy go z cukrem. Insulina jest to hormon, który w dużej mierze odpowiada za odkładanie tkanki tłuszczowej, więc tak jak powiedziałam, jeżeli jemy sam chleb albo jeżeli jemy samo awokado osobno, nie będzie to powodowało aż takiej szkody dla naszego organizmu, jak wtedy, gdy te dwie rzeczy ze sobą połączymy. I właśnie takim idealnym przykładem jest pizza. Pizza, gdyby jeść osobno górę i dół, również nie byłaby taka zła. Gdybyśmy jedli sam ser z warzywami, nie byłoby takie złe. I jeżeli byśmy jedli osobno spód, również nie byłoby to aż tak niedobre dla naszego organizmu, jak jest, kiedy te dwie rzeczy razem ze sobą połączymy. Więc moim zaleceniem każdej diety jest jedzenie po prostu tych dwóch makroskładników osobno. Oczywiście nie mówię o sytuacji, w której w większości w posiłku mamy tłuszcz i tych węglowodanów jest powiedzmy tylko 20 gram i na odwrót. Mówię o takiej proporcji 50 na 50. To na dzisiaj już wszystko. Jeżeli podobał Wam się ten film, to komentujcie poniżej, dajcie jakieś sugestie, o czym chcielibyście posłuchać następnym razem. A ja na dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję i zdrowego odchudzania życzę Wam, Ania.